Nie potrzebuję nikogo, aby osiągnąć cel. Moje metody to klucz do sukcesu. Mogę całkowicie kontrolować swoje życie i to ja decyduję o swojej przyszłości. Nie potrzebuję, aby mi ktoś mówił, co jest dobre, a co jest złe. Sam mogę sobie to doskonale poukładać. Moja wartość zależy od tego, co mam i jak wyglądam. Otaczam się ludźmi, którzy coś mi dają. Bo tak w zasadzie to znam się na ludziach i mogę bez trudu ocenić ich na podstawie tego, co widzę. Życie to czas dla mnie, abym mógł się rozwijać, korzystać, próbować, sprawdzać. Witam Cię serdecznie i pozdrawiam z Żor. Te farmazony, którymi przed chwilą się podzieliłem, to nie jest wstęp do jakiejś autoprezentacji. To jest ludzka mądrość, o której mówi Biblia. Jest ona tak wielka, tak imponująca, tak pewna siebie do czasu, do pierwszego kryzysu, do pierwszej poważnej choroby, do sytuacji, w której nasze własne upadki boleśnie ukazują nam naszą słabość i naszą bezradność. Teksty biblijne, którymi rozpoczynamy nasz dzień, są dla mnie takim przypomnieniem i zachęceniem do tego, aby pamiętać o dwóch rodzajach mądrości. Pierwsza mądrość, ta ludzka, jest tak naprawdę czymś zupełnie odwrotnym do mądrości Bożej. Posłuchaj dzisiejszych tekstów. W Księdze Przypowieści Salomona w rozdziale 15 Salomon zapisał tak, 33 wiersz. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. A w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym znajdujemy chyba najważniejszy fragment dotyczący mądrości w Nowym Testamencie. Dwóch rodzajów mądrości. Apostoł Paweł napisał tak. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, dlatego upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Mamy więc z jednej strony człowieka z jego wszystkimi przekonaniami, które jak widać nie wystarczą do tego, aby zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. A już na pewno nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zadbać o swoją przyszłość i o życie wieczne. Nie mamy pojęcia o tym, co będzie za 10 minut. Z drugiej strony mamy Bożą mądrość, która do naszego zbawienia nie potrzebuje wielkich tytułów ani zaszczytów. Na nic tutaj stroje ani technologie. Wystarczy opowieść o Panu Jezusie, zwana Ewangelią, aby Duch Święty otworzył ludzkie oczy, złamał ludzką pychę i ukazał największą potrzebę człowieka, jaką jest powrót do ramion swojego Stwórcy. Ale na drodze do tego powrotu stoi wielka przepaść naszych wizji, naszych pragnień, naszych teorii, naszych upadków, naszej pychy, która stale odwraca nas od źródła życia. Dlatego Salomon podpowiada metodę na to szaleństwo. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, mówi. Nie strach przed Bogiem. Tym nie jest ta bojaźń, lecz raczej przekonanie, że w całym tym wszechświecie chodzi o coś więcej niż ja. Że darowany mi czas nie jest zabawą do mojej dyspozycji, lecz szansą, której nie warto zmarnować. Bojaźń Pana nie jest religijną gorliwością, w której staram się robić różne rzeczy dla Pana Boga, aby On w zamian mi błogosławił. Bojaźń przekonuje, aby słuchać bardziej Boga niż siebie. Aby szukać tego, co dla Niego jest najważniejsze. A wszystko to
ukazał nam w Panu Jezusie. Idąc za Nim, naśladując Go, ucząc się o Nim, ucząc się Jego, zyskujemy całą Bożą przychylność. Oto jest Boża mądrość, której życzę Tobie na dzisiaj. Poznawaj Boga w Jego mądrości, czyli w Panu Jezusie, w Ewangelii. On jest, jak pisał apostoł Paweł, mocą Bożą i mądrością Bożą. Życzę dobrego dnia.